Tak naprawdę jest najważniejsze to, co my o tym myślimy i też się bardzo cieszymy właśnie, że jest dobry odbiór, że ludzie słuchają, rozumieją, że chcą więcej, pytają, piszą. I to nas napędza też do dalszej pracy. Jesteśmy w otwartej pracowni jazdów. Razem ze mną duet artystyczny, muzyczny, wokalny, Tęskno, Hania Rani i Joanna Longić. Ja wiem, że o muzyce się nie rozmawia, muzyki się słucha, ale spotkałyśmy się, by opowiedzieć tutaj o tym waszym projekcie, więc dlaczego on jest taki inny? Nie wiem, czy jest inny, jak go oceniacie i dlaczego jest taki wasz i dlaczego chciałyście w ogóle stworzyć coś takiego? Myślę, że to wyszło bardzo naturalnie. My się nie staramy robić niczego innego, ale przez to, że same jesteśmy inne i wyjątkowe, trochę dziwne, to ta muzyka też taka jest, że ona się wyróżnia. Ona po prostu idzie z nas i to jest jak najbardziej naturalne i nie zastanawiamy się nad tym mocno, myślę. Po prostu idziemy za jakimś instynktem, za tym głosem, który nas prowadzi wewnętrznym. Ja myślę, że ten projekt w ogóle jest taki ciekawy i dla nas też obu daje nam taką radość, ponieważ on rzeczywiście jest w jakimś sensie bardzo czymś intuicyjnym i też jak potrącamy sobie pomysły, czy tekstowe, czy muzyczne, to tak zauważyłam, że one zupełnie są czasami zupełnie czymś innym niż my wcześniej robiłyśmy na przykład same. I potem przez tą jakiś taki miks naszych osobowości też wychodzi jeszcze coś innego i to jest w ogóle ciekawe, bo ja mogę powiedzieć, czym się inspiruję, ale wydaje mi się, że a propos tego projektu to nie będzie w jakiś sposób adekwatne. Bym powiedziała, że Tęskno jest po prostu Tęskno, ponieważ rzeczywiście jest to taki duet i my to robimy razem, że to jest dwójka osób jest to bardzo zaangażowana, nie ma, że kogoś jest więcej i przez to wychodzi coś nowego z tej dwójki osób, tak mi się wydaje. A kto odpowiada za teksty? Ja. Wydaje mi się, że w tym się też dogrywamy, bo mi się po prostu teksty się podobają i zawsze mi się podobały. Ewentualnie mogę powiedzieć, bo czasami też śpiewamy coś w refrenach razem czy coś, że mówię, to może trochę mniej słów albo coś, albo jakoś inaczej, ale zazwyczaj jest tak, że raczej mówię, ale super. Jak przynosi coś nowego, to mówię, ale super. Ale powiedzmy, ważne jest to, że te teksty są w języku polskim. To dosyć trudno, żeby śpiewać w języku polskim, żeby to nie było takie przygłupawe, że się tak wyrażę. Czy to jest taka też, powiedzmy, tęsknota za dobrymi wcześniejszymi formacjami, czy tam wokalistkami, jak Kasia Nosowska, czy Edyta Bartosiewicz, czy Kasia Kowalska, czy to też tak? Jako nastolatka słuchałam Edyty Bartosiewicz i jednak myślę, że jeżeli to gdzieś tam podświadomie, jakby nie było takiego zamysłu, żeby się upodobnić do Edyty Bartosiewicz. Mimo, że bardzo ją cenię. Nie, to nie chodziło o upodabnianie się, ale tak mi się też wydaje, no bo niewielu artystów odważa się, żeby śpiewać w języku polskim. Tak jak i w muzyce, dla nas najważniejsze jest to, żeby dotrzeć do ludzi. Jeżeli działamy w Polsce, jesteśmy Polkami, Polakami, to jednak uważam, że tym językiem polskim najlepiej by było się posługiwać, że on po prostu też ma szansę dotrzeć do większej grupy odbiorców. Przez to, że ten język, ten projekt jest po polsku i takie w ogóle też chyba było, Asia, tak, że trochę postawiłyśmy sobie takie wyzwanie, że my chcemy wszystkie, bo wcześniej wszystkie piosenki Asi były po angielsku. Co też jest ciekawe i potem nagle robimy wszystko po polsku, co jest takim osobistym wyzwaniem, co też wydaje mi się bardzo ciekawe a propos tego projektu, żeby też sobie stawić wyżej poprzeczkę, bo rzeczywiście po polsku trudniej napisać tekst i często on może się otrzeć o jakiś banał albo o kicz, prawda? Ale przez to, że jest on po polsku, to jednak, tak jak powiedziała Asia, ma szansę dotrzeć i też z tym przesłaniem dotrzeć do większej ilości odbiorców w Polsce, na których nam zależy. Bo jednak, po polsku możemy się najlepiej wyrazić, wydaje mi się. Też mamy różne skojarzenia, które tylko nam są bliskie. W internecie można wysłuchać dwóch utworów, Galop i Kombinacje, dobrze mówię? I Układ Sił. I Układ Sił, tak. I tak, gdy sobie przesłuchałam i
sferze wizualnej potem porozmawiamy, to myślę sobie, że te teksty są takie bardzo nieoczywiste. I teraz pytanie do Asi. Jak długo powstają różne teksty? I na przykład do tego galopu, czy to było tak, że ty... No to był impuls, no bo no, różnie ludzie tworzą, prawda? To każdy utwór inaczej powstaje, inna jest sytuacja, inne miejsce, w którym akurat się znajdowałam. Galop jest o konkretnej sytuacji i o konkretnej osobie. Ale też to, na czym się złapałam przy okazji Układu Sił, który trochę zajęło nam czasu, żeby go opublikować, to, że był napisany na temat w ogóle innych okoliczności, a potem złapałam się na tym, że on opisuje moją obecną sytuację po roku czasu, która jest zupełnie inna, z innymi bohaterami, z innym rozwiązaniem. Także dla mnie to było jakieś takie upewnienie się w tym, że to jest po prostu szczere i dobre, tak? Że można to do różnych sytuacji potem przenieść i że ludziom, mam nadzieję, będzie łatwiej się z tym jakby utożsamić i zrozumieć to. No powiedzmy jeszcze o tych teledyskach. Jeden z tego, co tam zostało napisane, to był w Argentynie, tak? Galop? Tak, akurat tam byłam. Akurat tam byłaś i wykorzystałaś swój pobyt do tego, by no właśnie, jakoś zupełnie inną formę przybiera ten teledysk. Kto wpadł na pomysł, by wykorzystać taki sposób tworzenia sztuki, który już nie jest taki bardzo popularny? Lata 80., 90. przez niszczenie tworzymy? Glicze tak zwane. Glicze. To znaczy to jest też taki forma wideoartu, tak? Taka forma sztuki, która tak naprawdę wraca i ja zauważyłam, że w ogóle artyści, których bardzo, bardzo cenię, teraz wracają do tego troszeczkę takiego, rzeczywiście trochę to jest retro, jakiś tam styl tych, ale nam też to się spodobało przez jakąś tam nieoczywistość, tak mi się wydaje, że w jakiś sposób nie do końca wiadomo, nie do końca widać, ale też jest jeden inny powód, że w naszym kwartecie nasz altowiolista zajmuje się takim wideoartem i jakby odpowiedź też bardzo naturalnie, wydaje mi się, wypłynęła. Także cieszymy się też, że nie dość, że możemy z nimi grać, to jeszcze są oni też zaangażowani, akurat tutaj Mateusz, zaangażowany w tworzenie naszych teledysków, więc to też jest, wydaje mi się, super. To już w kombinacjach się zaczęło i w ogóle kombinacje to jest nagranie nas, tutaj gramy w domku. Co prawda nic nie widać, bo to nic jest tak mocno przerobione. Tak. Ale to jest jedno właśnie ciągłe nagranie, jak gramy ten utwór tutaj w otwartej pracowni. No i zależy nam na takiej ciągłości, tak? I być może, no zobaczymy, jakie będą kolejne teledyski, ale być może będziemy kontynuować. Glicze. To jeszcze powiedzcie mi, dziewczyny, ten projekt wasz wspólny, co wam daje? Dla ciebie, Asia i Halia. Tak oddzielnie. Radość na pewno, fajną motywację do tworzenia, dużo śmiechu, no takiej pozytywnej energii, tak bym poszła w tym kierunku. Na pewno też mnie rozwija mocno, tak jak Hania mówiła wcześniej o tym, że sobie stawiamy wyzwania i je realizujemy, osiągamy to, co chcemy. Jest dobrze. Jest moc. Jest tęsknota. Jest tęsknota. Ja chyba to samo powtórzę się tylko i wyłącznie, bo przede wszystkim właśnie takie wyzwania, czy muzyczne, właśnie ja akurat przez aranżowanie na ten zespół też dużo, dużo muszę się nauczyć. Asia mówi tutaj, bym tak zrobiła, tak zrobiła, a ja wtedy muszę się to przełożyć sobie, myślę, jak to by było dobrze. Po drugie właśnie takiego śmiechu, bo zaczęliśmy podróżować z tym dużym zespołem i te wszystkie koncerty są jednak w siedmioosobowym składzie, więc też funkcjonowanie w takiej grupie jest ciekawe i różne nasze przygody, podróże samochodem w dalekie i bliższe miejsca, więc to na pewno też jest coś innego niż tak jak wcześniej z Dobrawą w duecie, zawsze we dwójkę, a tutaj rzeczywiście takim małą orkiestrą. I super radość, super radość. Koncerty szczególnie to jest naprawdę taka energia. Zresztą zapraszamy serdecznie, wydaje mi się, że koncert najpełniej jakby odzwierciedli to, co robimy i to, co chcemy przekazać. I też się staramy rozwijać z koncertu na koncert, tak? Tak. Cały czas coś nowego dokładamy. Więc właśnie chyba takie motywowanie się wzajemne. O, to jest chyba super. Ja jeszcze chciałam zapytać o ten taki pierwszy impuls, że pomyślałyście sobie, że ta muzyka klasyczna w wykonaniu Hani Irani, która też jest taka nieoczywista, i twoje teksty, że nie bałyście się, że to może nie wyjść? I że to może być trudne na przykład? Nie miałyśmy w ogóle takich myśli. Jeśli rzeczywiście wychodzi
z nas wychodzi z artystów, z wykonawców. Jest to szczere. I rzeczywiście się do tego człowiek przykłada i włożył w to dużo serca, to człowiek się nie martwi o odbiór, bo jest do tego przekonany. I zawsze oczywiście pojawią się słowa krytyki albo słowa pochwał, ale jednak to jest najważniejsze, żeby człowiek się czuł chyba dobrze sam ze sobą z tym, co prezentuje. A ten już odbiór i zdanie drugiego człowieka, jeżeli jest super, to świetnie. Jeżeli gorszy, to trudno, ale jednak chyba musi się zacząć tutaj po stronie twórców. Jak najbardziej się zgadzam, że to zaczyna się od samooceny i od tego, jak my patrzymy na to, co tworzymy, bo jeżeli same byśmy nie miały przekonania, to też byśmy nie wyszły z tym do ludzi, tak? Bo to wtedy się mija z celem. Także tak naprawdę jest najważniejsze to, co my o tym myślimy i też się bardzo cieszymy właśnie, że jest dobry odbiór, że ludzie słuchają, rozumieją, że chcą więcej, pytają, piszą. I to nas napędza też do dalszej pracy. Na Facebooku pojawiają się wasze fajne zdjęcia, takie różne. Analogowe, trzeba znaczyć. Tak, analogowe. I mam pytanie, kto jest autorem i w ogóle pomysłodawcą tych pięknych zdjęć, na których na przykład leżycie na konarach, albo jesteście na kortach? To też jest przypadek i to jest jedna osoba i mam nadzieję, że będziemy z nią współpracować długo, bo to tak jak właśnie z naszym altowiolistą Mateuszem, który robi wideo, tak chciał, wydaje mi się, że ten pomysł fajnie od razu gdzieś tam złapał, to jest Karolina Konieczna, która jest studentką architektury i pracuje w tym obszarze, ale jest jakby wielbicielką fotografii analogowej i według mnie wychodzi jej to świetnie. I pamiętam, jak się spotkałyśmy rok temu, robiąc te zdjęcia, i chyba to oko troszeczkę takie może bardziej architektoniczne, nie wiem, jakieś takie, ona też bardzo specyficznie sobie układa ten świat i gdzieś tam nasza sugestia, róbmy bardzo dziwne rzeczy, bo jesteśmy dziwne, zagrały. No dobrze, no to jeszcze powiedzmy na zakończenie jakieś zmiany wasze życiowe. Nie wiem, czy możemy powiedzieć. Powiedzmy tyle, że nie mieszkałam teraz w Polsce przez ostatni rok, ale wracam za 2 miesiące i będę już tutaj mniej lub bardziej na stałe. Nie no, bardziej. I po prostu wtedy będziemy na pełnej pompie działać. I ruszamy z kopyta. To słyszeliśmy, Asia wraca do Polski, a ty, Hania, też będziesz częściej w Polsce, bo ty jesteś człowiekiem, który też tak lata wszędzie. W Berlinie przecież tam jesteś, prawie że non-stop. No właśnie, ja właśnie się przeprowadziłam do Polski tak naprawdę pod koniec maja, ale cały czas coś tam się dzieje, że jednak moje mieszkanie w Berlinie 3 lata nadal kontynuuje pewne projekty, co mnie oczywiście bardzo cieszy. I wydaje mi się, że też to może nas łączy w jakimś sensie, że my też ta jakaś tęsknota nawet za tymi powrotami do miejsc wspólnych, do miejsc jakichś nam znanych, czy do ludzi nam znanych i może właśnie z tego się wzięła w ogóle trochę ta nazwa i to wszystko, co tutaj się dzieje, że to jest nam bliskie, że lubimy wracać i że lubimy wyjeżdżać, ale lubimy wracać. Dokładnie. Fajnie. No to dziękujemy bardzo i zapraszamy oczywiście wszystkich na koncerty Tęskno. Joanna Longić i Hania Rani. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Dzięki.